Siema ziomy, witam bardzo serdecznie. Chciałem poruszyć z powrotem ten temat Star Wars Battlefront 2, tak? Co się dzieje z Electronic Arts i z Disneyem. Dużo ludzi cały czas narzeka na Electronic Arts. Mówią, że oni są tacy źli, włącznie ze mną. I jest racja w tym, ale też dużo ludzi chwali Disneya, tak? Chwalą, że dzięki nim mikrotransakcje zostały z gry zabrane. Moi drodzy, są to kanały tylko co powtarzają coś, co u innych tylko usłyszeli, nie myślą sami ze siebie, moim zdaniem. Z tego powodu, że Gwiezdne Wojny, te IP Gwiezdnych Wojen, czyli Intellectual Property, należy do Disneya, tak? Jest to bardzo, bardzo dobra marka dla nich, Gwiezdne Wojny. Także ja nie wierzę, że oni pozwolili dla Electronic Arts zrobić grę i włożyć w nią mikrotransakcje, o których nie mieli pojęcia. Na pewno wiedzieli o tych mikrotransakcjach, moim zdaniem. Na pewno o tym wiedzieli i zgodzili się na to, ponieważ będzie duży z tego zysk. No, ale wyszło tak, że ludzie się oburzyli, no i musieli to zdjąć. I teraz taka śmieszna rzecz, że wina cała spadła na Electronic Arts, co tak, oni w tym swoją rękę mieli, ale Disney, kompania, która niby ma być dla dzieci, kompania, która niby ma dbać o swoich widzów, o family values, nie wiem jak to po polsku powiedzieć, zezwoliła na robienie, kurde, gamblowania w swoich grach po to, żeby zarobić pieniądze. Jak zrobiła się afera, oczywiście powiedzieli zdejmij to, bo zaraz nowy nasz film będzie wychodził, trzeba, żeby no, marka była dobra, tak? Ale moi drodzy, nie zapomnijcie o tym. EA nie jest jedynym wrogiem, nie jest jedyną osobą, która coś złego zrobiła. Tak samo Disney w tym swoje palce miał. I śmieszy mnie to, że większość ludzi biega i rozmawia, że Disney jest w tym bohaterem. Disney nie jest bohaterem, jest tak samo winny jak Electronic Arts. Tyle o tym chciałem porozmawiać. Powiedzcie mnie, co wy myślicie. Co macie na myśli w ogóle o tych supply drops, battle packach, tych innych rzeczach. Moim zdaniem, ja nie patrzę do końca na to jak hazard, ale patrzę na to jak exploitation, czyli wykorzystywanie swoich klientów. Nieważne, czy to jest, liczy się jako hazard, czy nie, jest to niemoralne, powinno być to nielegalne, moim zdaniem. Okej. Dzięki za oglądanie. Życzę miłego dnia. Na razie.